nie da się, nie wyjdzie. Teraz będzie zrzędzenie, bo się nie dało odkręcić wody przez kratkę, bramkę, czy jak to się tam nazywa. Zobaczcie, jaka piękna różyczka zakwitła. Teraz Izunia będzie podlewała. Patrz, i łażą po niej biedrony. Nie, to te okropne robaki, co nam zjadły bez. Tutaj też jest kwiatek, którego nazwy, broń Boże, nie znamy. Ale wiemy, że pięknie kwitnie raz co roku. Tak. Ale jak nie kwitnie, to wygląda naprawdę pięknie. Jak ja, jak wstanę rano, tak moje włosy wyglądają. On pięknie kwitnie raz do roku, tak jak ja raz do roku jestem w formie. Powita! Izabela ogrodniczka. Baj, bo będą ci ludzie ze mnie śmiali, jak kwiatki podlewam. No ale zobaczcie, jaki ten jest piękny. Tak, to jest po prostu mistrzostwo świata. A dla porównania? Jedne kwiatki. I troszeczkę zdychające drugie kwiatki. Jesteśmy w Momu na śniadanie. Nagrywasz? Jak zwykle wyglądam jak bulwa. I proszę bardzo, nasze śniadanka. Będzie na tyle. Tutaj jest kiełbasa śląska, kaszanka z jajkiem, posze i sałatka z nie wiem czego. Spora. Spora. I maślanka. A my mamy brandatę z dorsza. I cycochy. I cycochy. Echa. Króli na 3 tygodnie w spiżance stało. Tu jaj, brzmi jak to. Żółtka, nie, żółtka ucierał z oliwą. Dawał mu szparty i tak dalej, robił taki majonez, ale zgotowany żółtego, nie jest surowy. A później wrzucał do tego drobno pokrojone korniszony, ogóreczki, konserwowe grzybki. I białko pokrojone w taką kosteczkę. I to białko w tym sosie takim, właśnie, jak się pierdolnęło na plaster szynki takiej domowej. Zjadłyśmy śniadanko. Było pyszne. Prawda? Ja to po prostu pycha. Dietetycznie, bo dorszyk. Na słodkiej chałce. Czy widzicie, kochani, jaka jestem mokra? Jest tak gorąco. Jest 35 stopni. Jest 35 stopni. Ja jestem ubrana oczywiście w mój letni ulubiony kolor, czyli czarny. Nie chciałaś ubrać. A teraz, kochani, dokąd jedziemy? Do Góry Kalwarii. Wybieramy się teraz do Góry Kalwarii. Na kawę. Na kawę i ciastko. Bo, jak powiem, stać nas. Ile kobiet chciałoby zabrzmiewać to swoim facetom? Bo są zazdrosne, bo im nie ufają. Yes.
Eska Rock. Eska Rock. A co chodzi? Pierwszy raz Eska Rock przy... Czamba Łamba. Hit z lat 90. Może gość po prostu za radiową konsoletą powiedział ja pas. Chcę zaznaczyć, że najlepiej tej piosenki słuchało się w maluchu. Fiacie 126P. Wiecie dlaczego w maluchu jest cicho? Bo jak do niego wsiadacie, to kolanami zasłaniacie sobie uszy. Nie wiem, czy widzicie to parowanie. Mniej więcej tutaj, gdzieś w tym miejscu właśnie smaży mi się mózg. Jesteśmy w Górze Kalwarii. Idziemy na kawę. Nie pytajcie, jak się nazywam, bo nie wiem. Pierwsza w ogóle. Nie ma to jak cukiernia w Górze Kalwarii. Za trzy ciastka, trzy kawy, lody i dużą wodę zapłaciliśmy 34 zł. Ja mam pytanie. Służę. Mamy dwie babeczki z truskawkami. Ciasteczko o nazwie Czerlotka. Tata tutaj pokazuje lody jagodowe. O. Ja mam truskawkowego jeża, takie ciasto. Tak. Ile kulek jeżesz, poczajku? Nie mięsny jeż, tylko truskawkowy jeż. I każdy ma po kawusi. O. Jedzenie. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że czerlotka, moi drodzy, to jest podobno tutejszy specjał. To jest szarlotka z bezą i z jakąś marmoladą na dole, nie wiem. Zaraz to spróbujemy i powiemy, czy jest dobre. Dobre? Beza pyszna. A jabłka? Jabłko też z cynamonem. Nawet i widać, że nie ze słoika, tylko ktoś tutaj całe kawałki ciachał. A ja mam cappuccino. Zawsze wiedziałam, że w zdrowej diecie owoce należy spożywać codziennie. To jest Iza, jak widzi kawę. A to jestem ja, jak dostanę ciastko. Ponieważ jesteśmy w Górze Kalwarii, postanowiłyśmy pokazać wam coś, co pokazał właśnie nam też mój tata. I tutaj w Górze Kalwarii znajduje się synagoga. I ta synagoga jest tutaj ukryta, trzeba wjechać między budynki. I ciekawostką jest to, że synagoga jest z 1903 roku i powstała przy dworze cadyka Altera. Więc chciałam powiedzieć, że jest już wiekowa. A teraz słyszycie, że dookoła nas pieją syreny alarmowe, czyli straż pożarna jedzie na pożar, ale dla mnie to zawsze, we mnie to zawsze wzbudza niepokój, te wszystkie syreny alarmowe, bo kojarzą mi się przede wszystkim z bombardowaniem, nie wiem dlaczego, ale dla mnie to jest naprawdę przerażające. Cadyk z hebrajskiego znaczy tyle, co po prostu sprawiedliwy. Ogólnie jest to przywódca odłamu judaizmu, czyli hasydów. Cadycy byli ogólnie otaczani powszechną czcią ze względu na to, że przepisywano im uzdrawianie i powodowanie cudów. W ramach ciekawostki możemy wam powiedzieć, że gdy wam smutno, gdy wam źle i traficie na grupę jakiegoś cadyka, to powinien przynieść wam szczęście, jeśli tam postoicie chwilę w zadumie. Ten budynek wzniesiono na planie prostokąta. Jak widzicie, on jest zniszczony. Dopiero niedawno Żydzi tak naprawdę odzyskali ten budynek. I jak każde z takich miejsc, jak już wam wcześniej mówiłyśmy, jest ono owiane również dość przykrą historią. Podczas II wojny światowej dokonywano tu egzekucji ludności żydowskiej w środku tej świątyni. Do dnia dzisiejszego zachowały się żeliwne słupy dla kobiet i stylizowana gwiazda Dawida w oknie. I tutaj chyba wam nawet możemy pokazać cały ten budynek. Możemy wam pokazać, natomiast no, do środka nie ma wstępu, jak widzicie jest cały teren ogrodzony. Natomiast w jednym i w drugim oknie, nad jednymi i drugimi drzwiami jest gwiazda Dawida. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że tutaj podobno w tym budynku na poddaszu znajdował się, nie wiem czy dalej się znajduje, unikatowy piec do pieczenia macy. A tak synagoga wygląda z drugiej strony. Tutaj jest oznaczone, że nie można do niej wchodzić do środka ze względu na to, że jest robiony remont. Natomiast no z tego co widzę tutaj żaden remont nie trwa, więc myślę, że po prostu jest to w ten sposób oznaczone, żeby nikt niepowołany nie wchodził
z różnych oczywistych też względów na teren tego budynku. Jeszcze chciałam wam powiedzieć z takich ciekawostek, że ogólnie Góra Kalwaria jest bardzo niedaleko Warszawy, bo to jest tak około 30 km, więc warto tutaj podjechać. I ta wieś, bo to była kiedyś wieś, od XIII wieku to była wieś Rycerska Góra i w 1666 roku zaczęła odgrywać większe znaczenie, ponieważ stała się własnością biskupa. 3 km od Góry Kalwarii ogólnie znajduje się też zamek w Czersku, czyli zamek książąt mazowieckich, także zachęcam was do odwiedzenia tego zamku. Niedużo tam zostało, ale to, co widać w tym zamku, z tego zamku, bo on jest położony na wzgórzu, zamek jest położony na wzgórzu, w związku z tym są naprawdę niesamowite, nieziemskie widoki. Wieś została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego, co umożliwiło odbudowanie miasta na nowych prawach, znaczy odbudowanie miejscowości na prawach miejskich magdeburskich, tak? Amen. Hell yeah! Zrealizowano tu nowe założenia urbanistyczne, czyli tak zwany system dróg kalwaryjskich i dlatego to jest Góra Kalwaria. A drogi te przystosowane były do odprawiania nabożeństw pasyjnych. W 1670 roku została też tej wsi nadana nowa nazwa i tutaj jest bardzo duża ciekawostka, bo wieś ta miała nazwę po prostu Nowa Jerozolima. W 1677 roku całe miasto zostało już przekazane dla katolików i zakazano osiedlać się tutaj Żydom. Zostały tutaj osadzone zakony dominikanów, dominikanek, franciszkanów i tak dalej, przez co też w 1677 roku całe miasto zostało przekazane katolikom i tak naprawdę z tamtej pory Żydzi mieli zakaz osiedlania się właśnie w tym miejscu. W początku XIX wieku uchylono zakaz. I w tym momencie Góra Kalwaria wyrosła na jedno z najważniejszych centrów hasydyzmu w Polsce. W 1940 roku Niemcy na terenie Góry Kalwarii utworzyli getto. A ten biały budynek z napisem Śnieżka oraz sklepem motoryzacyjnym to jest właśnie dwór Cedyka Al. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów, gdzie nie spojrzysz, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko tam i tu. Idziemy, idziemy teraz ulicą Grójecką i tutaj jest centrum sadownictwa jabłcowego. Wszędzie tu są jabłka. Ja bym zaśpiewała. Poli Żufarka, najlepsza wytwórnia win lokalnych. Rocznik dziś. Rocznik dziś, rocznik jutro. Rocznik wczoraj, ale to już dla koneserów. Tak. Ja bym, znowu powiem, ja chciałam, ale ja znałam taką piosenkę w liceum. Nie wiem, czy wy też ją znacie. Najlepsze imprezy są tylko w Grójcu i w marcu, i w kwietniu, i w grudniu, i w lutym, a luty jest miesiąc, że pójdziesz do Grójca, to zabrudzisz buty. Grójc, 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 Grójc. Wcześniej widzieliście, jeszcze przed synagogą, jak byłyśmy w kawiarni i powiem wam szczerze, że ta czerlotka była bardzo dobra, a tutaj Iza mi też powiedziała, bo ja wam mówiłam, że czerlotka jest takim tutaj lokalnym przysmakiem. Ponoć ta czerlotka robiona jest tu właśnie z tych naszych cudownych, pięknych, grójeckich jabłek. Pełne. Jakie są jeszcze piosenki o jabłkach? Niech no tylko przekwitną jabłonie? Było coś takiego? Tak. Niech no tylko przekwitną jabłonie, to imię ją z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej. Jabłonie, kwitnące jabłonie, na. A co jeszcze znam z jabłuszkiem w tle? Oprócz oczywiście iMaców, iPodów, i coś tam, i whatever. Myślę, że Forrest Gump, który na jabłuszku, nie wiadomo jakim, zrobił majątek, najlepsze jabłko prezentował. Dokładnie. Oglądaliście Forresta Gumpa? To jest jeden z naszych ulubionych filmów. Genialny scenariusz. Genialny scenariusz. Genialny. To jest w ogóle... Prawie powiedziałam genitalny scenariusz, nie wiem dlaczego. Ale rzeczywiście fantastyczny. Widziałam ostatnio... Ja znam jeszcze piosenkę. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż. Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Kaczki za wodą, gęsi za wodą. Uciekaj, dziewczyno, bo cię powodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz. Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. A mojego brata hymn kiedyś było
przewróciło się, niech leży. Cały sukces polega na tym. I to była piosenka elektryczny gitar Kuba tak. Sienkiewicz. Genialnie to ułożył. A jak poprawił Wyszkowem, który tonie, tak. No to już było cudowne. Vlog z Wyszkowa był już niejednokrotnie na naszym kanale i na pewno gdzieś wam tu wjedzie. That's right, baby! No bo to w życiu jest różnie. Dziadek śpi, babcia śpi. Ojciec śpi i matka śpi. A bocian 300 dni, rżnie zofę aż do dni. To mój tata. W tym momencie przejeżdżamy przez Centrum Wszelkiego Zła, Centrum Dowodzenia Światem numer 33, centrum, gdzie jeżeli ktoś ukradnie wam samochód, możecie być pewni, że znajdziecie go tutaj, ale niestety już rozebranego na części. Wszystkie znaczki samochodowe, które wam kiedyś pokradli, to prawdopodobnie jak przyjedziecie kupić na tę giełdę znaczek, to możecie kupić ten sam znaczek, który wam ukradli, całkiem ale nie będziecie o tym wiedzieć. Całkiem jak kiedyś na Namysłowskiej. Jest to po prostu giełda samochodowa w Słomczynie. Jeszcze parę lat temu, jak tutaj chodziło się po tym bazarze, nie wiem jak jest teraz, ale domyślam się, że jest podobnie, na Hama chodzili faceci, którzy mieli w rękawie taką półmetrową pensetę. I tą półmetrową pensetą sięgali do kieszeni człowieka, który dopiero co coś kupił i odłożył sobie, schował sobie portfel do kieszeni. I wiecie co? I nikt na to nie zwracał uwagi. A to dlatego, że każdy, absolutnie każdy bał się, że dostanie w ryj. Prawda? Penseta była na gumce, więc po zrealizowaniu kradzieży kieszonkowej została po puszczeniu, chowała się w rękawie i nie było dowodu rzeczowego. Dokładnie, więc to był... złodzieje, jak to się mówi w tym świadku, są zawsze trzy osoby. Ta, która kradnie, ta, która przejmuje towar i trzecia, która w razie go bańki spuści, jak ktoś się chce postawić. Więc jesteśmy bez szans. Jedyną szansą jest nie przyjeżdżać na giełdę z żadnymi pieniędzmi. Tak, ewentualnie mieć te pieniądze w cyckach. Nie, jak jechałam... Albo w majtach. A rok był 98. Kochanie, to dziś to byłem na świecie, nas jeszcze nie było. Ojciec Bóg wie gdzie, nawigacją dla mnie jest. Ciągle mi mówi, gdzie jechać mam. Tak, tato? No, jak człowiek już kilkadziesiąt razy jechał w jedno miejsce, to mu trudno zrozumieć, że inny teraz. Słuchajcie, jesteśmy w Mogielnicy i tutaj jest manekin, który trochę spękał. Nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy... nie odwiedziły miejscowych szmateksów. Zadowolony z urodzin? Bardzo. To dobrze. Zaraz będzie jedzonko. Pyszne. Pierwsze danie dzisiejszego cudownego vloga, który jest tylko z jedzeniem, piciem i z pierwszymi najważniejszymi potrzebami w naszym życiu. To jest zupa rybna. Z grzanką. Thank you.
Nasze pyszne jedzonko. Ja mam wzorki w sosie chrzanowym z pieczonymi ziemniaczkami. Tata dostał tutaj, proszę bardzo, placki ziemniaczane i surówki, a zamawiał kociołek i się bardzo zdziwił, jak dostał tylko ten talerzyk, ale za chwilę przyszedł kościołek i jagnięcy. A Izunia ma polędwiczki wieprzowe i co? Polędwiczki wieprzowe owinięte boczusiem z surówkami, coś tam. Na placki ziemniaczane. Lubię placki. Po dobrym jedzonku dobrze się pochuśtać. Zobaczcie, jak to jest fajnie. To w ogóle jest tak cudnie. O! Można się super zrelaksować. Zobaczcie, jaki mam zacierz na twarzy. O, znaczy, że dobrze zjadłam. Izabelo, czy się najadłaś? Nie wiem. Nie wiem. Widzę tutaj chmarę, po prostu muszę, jak widzisz ją? Tak, to chyba coś znaczy, bo ta chmara jest przy mnie, ja nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, myślę, żeby jakieś zdjęcie zrobić, na Insta wstawić, tak wam się ostatnio podobało. Dzisiaj wyglądamy jak dwie dzikie lochy, więc nie wiem. Z tej perspektywy na przykład mam nos jak klamka od zakrystii. A z drugiej strony? Nie wiem, zasłania oko. Kochani, muszę wam powiedzieć, że uwielbiam to miejsce. Ktoś nam je kiedyś pokazał i bardzo, bardzo nam się tu podoba. I tutaj w ogóle można zrobić wesele, więc jeżeli jesteście z okolic i szukacie jakiejś sali na wesele, to polecam wam serdecznie, bo to, że tu jest pięknie, to jest jedną stroną. To, że tutaj jest przepiękny widok, że jest ogród, że można zanocować, to jest jeszcze inna strona. Ale to, jak wspaniałe jest jedzenie, to jest fenomenalne, wspaniałe. To jest dworek nad Pilicą, restauracja Rzeka Smaków i to jest Wólka Magierowa, Nowe Miasto nad Pilicą. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was tu był, czy przejeżdżał, czy może ktoś tutaj mieszka niedaleko, ale serdecznie wam polecam i jeszcze wam pokażę, jak wygląda ten dworek z zewnątrz, bo jest naprawdę bardzo ładny. A, i jeszcze jedno, tutaj można popływać też na kajakach. Więc możecie przyjechać, wypożyczyć sobie kajaki i zrobić sobie spływ kajakowy. Po czym, jak zgłodniejecie, idziecie do restauracji. Tak, Izuniu? Będziemy już wracać do domu, także jeżeli podobał wam się nasz vlog, to słuchajcie, zadanie jest proste. Dajecie kciuka w górę, klikacie subskrybuj, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, albo jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I w takim wypadku możemy was dalej gościć w swoim kanale. Kanale! Huchas, muchas, muchas libres, gracias! Piona! To będzie za znak zaraz. Moi drodzy, gdybyście przypadkowo byli też w Nowym Mieście nad Pilicą, możecie znaleźć się w tak zwanym barze na zakręcie, ewentualnie zjeść rybę w smażalni ryby pod wyciśniętą cytryną. Widzicie tam daleko chłopaki pod brzozami piją browary, oni wiedzą, co to znaczy porządnie żyć. Spójrzcie, kebab, hot dog,
hamburger inaczej. Ja się pytam, co to jest hamburger inaczej? Proszę kochani, to jest nasza droga powrotna, cudowna i pusta do Warszawy. A tak wygląda droga z Warszawy do Radomia, do różnych okolicznych miejscowości. Powiem tak, Pyszek. I tu nie Maria, ani tym bardziej Jan. Boże. Może staniemy na chwilę? Siada. Thank you.